Prawie 800 zabytkowych przedmiotów, wśród nich m.in. monety rzymskie z I wieku czy bransolety z epoki brązu. Takie cenne precjoza zgromadził pewien mieszkaniec Wągrowca. Dodajmy, zdobyte nielegalnie, dlatego mężczyzna został zatrzymany przez policję, a wpadł, gdy część wykopalisk wystawił na sprzedaż. Mateusz Nowak. I w zasadzie tu się powinien skończyć przekaz. Złapano przestępcę, który okradał stanowisko archeologiczne, handlował znaleziskami. I tu powinno się zakończyć to sprawozdanie, ale niestety to sprawozdanie, jak moi drodzy archeolodzy i nie tylko, ma kontekst pewien, który zostanie zasugerowany w dalszej części. Rzymskie denary datowane na początek naszej ery, szelongi Jana Kazimierza w wersji koronnej czy pochodzący z XII wieku ołowiany krzyżyk. To tylko kilka z wielu zabytków, które 35-letni mieszkaniec Wągrowca pod Poznaniem posiadał w swoich zbiorach. W sumie w domu mężczyzny policja zabezpieczyła prawie 800 przedmiotów zdobytych z nielegalnych wykopalisk. Pada jak mantra słowo nielegalne wykopaliska, ale zobaczcie, jest sukces. Mamy datowanie przedmiotów, chociaż dający informacje, pozostawia sobie maleńką furtkę w postaci innych przedmiotów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia, czy na miejscu, gdzie po prostu ten człowiek, który okradał te stanowiska, je po prostu trzymał. Jest maleńka furtka, nie jest to wszystko oczywiste. Diabeł tkwi w szczegółach, jak to mawiają. Część tych znalezionych przez niego rzeczy on kolekcjonował, zachowywał u siebie, jednak część sprzedawał poprzez internet. Kolejna rzecz, sprzedaż przez internet. Przecież wszyscy sprzedają rzeczy przez internet. Czyli jeżeli dostaliśmy, kupiliśmy coś z antykwariatu i to jest zabytkiem, to też jesteśmy przestępcą? Brak jednorodnej definicji zabytku. Jeśli babcia nam dała zabytkową rzecz, którą miała przez całe życie i była to pamiątka jej rodziców, to rozumiem, że też jesteśmy przestępcami? To jest niejasne prawo, to powinno się zmienić. Tak nie może być, ale tak wynika w tym momencie z tej relacji, którą mamy z wiadomości. I właśnie sprzedaż jednej z monet doprowadziła policję do mężczyzny. Między innymi na tej działce bez żadnych zezwoleń prowadził wykopaliska archeologiczne. Nielegalne wykopaliska archeologiczne? O co tu chodzi? Jaki to jest przekaz? Jak może amator prowadzić wykopaliska archeologiczne? To jest jakaś abstrakcja, w ogóle pomieszanie tematów. Poszukiwanie z wykrywaczem, a wykopaliska archeologiczne to są zupełnie dwie inne metody poszukiwań. One mogą dawać wspólnie jakieś rezultaty. Zupełnie tego nie rozumiem. To jest jakaś chyba celowa dezinformacja. Bez sensu zupełnie. Dobrze wiedział, gdzie szukać zabytków. Archeolodzy oznaczają takie właśnie miejsca. Oznaczone stanowisko archeologiczne? Poważnie? Stawiam flaszkę, choć nie piję. Panu policjantowi też z chęcią, bo to jest w ogóle, to co opowiada, to jest jakaś abstrakcja. Ja nie widziałem oznaczonego stanowiska archeologicznego. One są oznaczone na mapach i to niekompletnie. Ostatnie badania były w 70-tych latach, poważne, w dużych ilościach. I z tamtych czasów wywodzą się dane, które są na mapach, jako miejsc i stanowisk archeologicznych. Ale tak, okej, dajcie dokumentację ludziom dostępną, ze wszystkimi stanowiskami. Nie ma problemu. To jest abstrakcja niezrozumiała dla mnie ponownie. Takie wykopaliska po to właśnie, żeby je chronić, żeby nikt tam w tych miejscach wykopków nie robił, ale no to posłużyło temu mężczyźnie do tej przestępczej działalności za pomocą wykrywacza do metali. No i tutaj pada pierwsza sugestia, że wykrywacz jest narzędziem zbrodni. No przepraszam, obecnie wykrywacze nie są zakazane w sprzedaży, więc takie domniemanie i sugerowanie to już jest tylko tuba propagandy i bez sensu, bo nie każdy człowiek z wykrywaczem to przestępca, prawda?
nie posiadając stosownych zezwoleń, wykopywał te przedmioty. Według polskiego prawa wszystkie zabytkowe przedmioty znalezione na obszarze naszego kraju należą do Skarbu Państwa. 35-latkowi za kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury grozi do 5 lat więzienia. Mateusz Nowak, Wiadomości. Jaki jest mój komentarz na ten temat? To, co jest w telewizji, to jest pewnego rodzaju wirtualna rzeczywistość. Natomiast smutną sprawą jest to, że używa się telewizji jako tuby propagandy, żeby zrobić przedpole nowej ustawie, i to ewidentnie widać. Po prostu przykład zwykłego złodzieja, który okrada stanowiska archeologiczne, jest używany do tego, żeby penalizować i straszyć innych. I to jest niewybaczalne w tym społeczeństwie. Nie stosuje się takich metod wobec ludzi. Nie powinno tak być absolutnie. Ja tego nie kupuję. Oczywiście ja to rozumiem, że ktoś to niby pokazuje, żeby wskazać pewne rzeczy i tak dalej. Oczywiście należy piętnować złe postępowanie, należy takich ludzi karać i to nie ulega żadnej wątpliwości, nie tylko mojej. Natomiast no, nie w tej sytuacji, nie przy tej ustawie, powinno troszkę inaczej wyglądać, bo ta niestety ustawa ma też tą wadę, że działa w dwie strony i teraz, nie mając definicji zabytku, to się za chwilę okaże, jak koledzy ich wspominali, że archeolodzy będą oskarżani o kradzież zabytków w trakcie swojej pracy. Więc ja bym się tutaj nie zagalopowywał z jakąś propagandą telewizyjną, poczekał z tymi rzeczami, bo trzeba znaleźć jakiś kompromis, jak powiedziałem, rozwiązanie w tej sytuacji, bo sytuacja jest patowa. Ja nie widzę rozwiązania w karaniu ludzi, dociskaniu ich coraz mocniej, bo to do niczego nie prowadzi. Poprzednie systemy tak robiły i jak wiemy, to tylko powoduje jeszcze większy opór, jeszcze większą anarchię, jeszcze większe złodziejstwo. To jest efekt odwrotny do zamierzonego. Im większa kara, tym więcej sposobów, żeby ją obejść i tym bardziej są brutalni ci, którzy po prostu te rzeczy kradną. Taki jest mój przekaz, taki jest komentarz. Cóż powiedzieć, no trzeba żyć dalej, robić swoje i mieć nadzieję, że coś się zmieni.